Cześć, dzień dobry. Z tej strony Agata Kępa. Witam na kanale Lub Bezpośrednio. Dzisiaj z Piotrkiem Trudnowskim, koordynatorem projektu. Cześć. Cześć. Będziemy rozmawiać o referendum w sprawie relokacji, które 15 czerwca zrobiło niemały szum w mediach i też myślę, że bardzo wiele osób się zastanawia, jak ono będzie przebiegało. My dzisiaj trochę od tej techniczno-organizacyjnej strony, czy to referendum w ogóle ma sens? Jasne. Rzeczywiście w kwestii dyskusji na temat tego referendum trzeba tak naprawdę rozdzielić dwa obszary. Jesteśmy tak naprawdę w momencie, kiedy to nagrywamy, niespełna 24 godziny po tym, jak ta koncepcja została z trybuny sejmowej ogłoszona przez Jarosława Kaczyńskiego, więc tak naprawdę nie znamy zbyt wielu szczegółów. Możemy posiłkować się tym, o czym donoszą media, czy wcześniej jakieś osoby, no można powiedzieć, sympatyzujące z obozem władzy sugerowały. Od kilku dni rzeczywiście pojawiała się taka koncepcja w mediach społecznościowych, czy na przykład na portalu W Polityce, żeby zorganizować referendum dotyczące relokacji uchodźców w dniu wyborów, bo to będzie łatwiejsze, to będzie atrakcyjne dla samych głosujących i to będzie taki temat, który może nadać tej kampanii wyborczej inny bieg. I jedna kwestia to jest właśnie kwestia taka stricte merytoryczna. Ja uważam, że dzisiaj trudno jest ją komentować do momentu, kiedy nie poznamy propozycji pytań, bo tak naprawdę od tego bardzo wiele zależy, jak te pytania będą sformułowane i tak naprawdę dopiero wtedy, kiedy te propozycje się pojawią, będzie można do tego meritum referendum się odnosić. Natomiast to, o czym warto i powinniśmy dzisiaj rozmawiać, to są właśnie te kwestie organizacyjne, czyli pytanie tak naprawdę o to, czy po pierwsze da się zorganizować referendum w dniu wyborów, czy powinno się je organizować, w jaki sposób należy to zrobić i wreszcie co możemy zrobić, żeby zniwelować potencjalne ryzyka związane z tego typu inicjatywą, jak połączenie właśnie w tym samym dniu wyborów i głosowania w referendum. Bo tu właśnie się od tej strony techniczno-organizacyjnej pojawia kilka kwestii, między innymi to, że do tej pory komisje wyborcze i komisje referendalne istniały osobno, bo też nie mieliśmy w tym samym dniu na poziomie ogólnokrajowym takich wyborów. Jak to właśnie wygląda od strony prawnej w tym momencie, jeśli chodzi o komisję? Ale kolejną kwestią są między innymi zasady finansowania. O ile te zasady finansowania kampanii wyborczych mają spore obostrzenia, o tyle w przypadku kampanii referendalnych już tych obostrzeń nie ma. To niesie ze sobą bardzo duże ryzyko, biorąc pod uwagę, że te kampanie odbywałyby się w tym samym czasie. Między innymi przy kampanii referendalnej nie ma ograniczeń co do finansowania przez osoby z zagranicy. Jak tutaj by należało rozwiązać tą kwestię i jak obecnie wyglądają te zasady finansowania w przypadku referendum? Tak, ja powiem szczerze, że mam taką małą satysfakcję, bo chyba jestem pierwszą czy jedyną osobą w Polsce, która alarmowała w tym temacie. W 2017 roku, kiedy toczyła się debata na temat potencjalnego referendum konstytucyjnego, które na 11 listopada 2018 roku planował prezydent Andrzej Duda, do tego referendum, jak wiemy, nie doszło. Zwracałem uwagę, napisałem taki artykuł podkreślający to, że właśnie mamy jakąś absurdalną dziurę w przepisach. Mamy dziurę, która sprawia, że jeśli chodzi o finansowanie partii politycznych, mamy bardzo restrykcyjne, uczciwie mówiąc, momentami zbyt restrykcyjne prawo. Nie wolno finansować kampanii wyborczych z zagranicy, nie wolno finansować kampanii wyborczych przez osoby prawne, czyli firmy nie mogą wspierać kampanii wyborczych. Nie wolno finansować kampanii wyborczych powyżej pewnego limitu. Ten limit, powiedzmy sobie szczerze, jest dość restrykcyjnie, jak na warunki nawet europejskie, ustawiony, bez porównania zresztą z tym, jak to wygląda w Stanach Zjednoczonych, gdzie, jak wiemy, biznes setkami milionów dolarów finansuje kandydatów, często różnych kandydatów konkurencyjnych wobec siebie, żeby wszędzie mieć jakiś swój punkt zaczepienia. U nas to prawo jest co do zasady dobre, jego egzekucja bywa absurdalna, no bo wiemy, że tam niejednokrotnie jakieś partie z powodu zupełnie drobnych pomyłek w rozliczeniu sprawozdań finansowych tracą prawo do finansowania, to potem przez lata
są sprawy sądowe zbyt restrykcyjne, jest to prawo, natomiast jego główne zasady są dobrze pomyślane i w ten sposób powinno to działać. W innych obszarach, jeżeli dobrze pamiętam, na przykład obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, również mamy jakieś przepisy określające finansowanie prowadzenia tego typu działalności. A tymczasem w referendum, które może mieć charakter wiążący, które może mieć charakter kluczowy tak naprawdę dla tego, w jaką stronę pójdzie polska demokracja, w jaką stronę będzie chciało pójść państwo polskie, mamy zupełną dziurę, która tak naprawdę wskazuje listę podmiotów, które mogą uczestniczyć w takiej kampanii, no bo to mogą być organizacje pozarządowe, związki zawodowe, partie polityczne, etc. One mogą brać udział w takiej kampanii, natomiast nie mamy żadnych regulacji dotyczących tego, kto na takie działania kampanijne tego typu podmiotów może wpłacać pieniądze. Co oznacza ni mniej, ni więcej, mówiąc wprost, że jeżeli ktoś bardzo by chciał namieszać w kampanii referendalnej, to mógłby zrobić to, inwestując dowolne środki finansowe i robiąc to właściwie, no można powiedzieć, zgodnie z literą tego nieprzemyślanego prawa. Można powiedzieć, że ta dziura to jest chyba taki symbol tego właśnie, jak klasa polityczna podchodziła dotychczas do demokracji bezpośredniej, no bo po prostu nikt tego nie potraktował poważnie, nikt się poważnie nad tym nie pochylił, nikt się nad tym nie zastanowił, że przecież referendum to jest na tyle ważna decyzja, na tyle ważny akt, że powinno być uregulowane w sposób analogiczny do tego, jak regulujemy kampanię wyborczą. Czym by to mogło się zakończyć w praktyce? No, powiem takim obrazowym przykładem. Jesteśmy w czasie wojny Rosji z Ukrainą. Wiemy doskonale, że Polska jest państwem przyfrontowym, no i delikatnie mówiąc, polskie władze są postrzegane, czy państwo polskie i społeczeństwo polskie są postrzegane jako taki na zachodzie wróg numer jeden Federacji Rosyjskiej, a wiemy przecież, że w ostatnich latach w bardzo różnych wyborach właśnie Rosjanie próbowali ingerować w proces wyborczy, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy to we Francji, czy to w Niemczech. Wycieki maili, najróżniejsze akcje dezinformacyjne, próby destabilizowania tego procesu wyborczego. Wiemy doskonale, że już w ostatnich latach, przed wojną, i to z państwami mniej wrogo nastawionymi do Federacji Rosyjskiej, czy postrzeganych w Federacji Rosyjskiej jako mniej wrogie, mieliśmy do czynienia z tego typu ingerencjami. Bardzo bym się zdziwił, gdyby Rosjanie nie postanowili wykorzystać takiej okazji, żeby namieszać w polskim procesie wyborczym tak naprawdę. No bo w sytuacji, w której będziemy mieli do czynienia z równoległą kampanią referendalną i kampanią wyborczą, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby na przykład promować jakąś partię albo jakiś kandydatów pod pozorem prowadzenia kampanii referendalnej. To znaczy możemy zobaczyć w miastach Polski billboardy, na których będą kandydaci do Sejmu, kandydaci do Senatu, gdzie będzie napisane, jaki jest ich stosunek do referendum, albo wprost hasło idź na referendum, imię, nazwisko i podpis z nazwą listy albo z hasłem wyborczym. I te działania będą zupełnie poza jakimikolwiek limitami. Ja oczywiście mówię o takim scenariuszu najbardziej groźnym, to znaczy takim, w którym mielibyśmy do czynienia z ingerencją obcego państwa, ale tak naprawdę te wszystkie dziury pozwalają na zupełne rozhermetyzowanie tego systemu, dobrego systemu finansowania kampanii wyborczej w Polsce. To znaczy tak naprawdę dowolny biznesmen w Polsce, na przykład jeżeli będzie chciał wspierać swoich kandydatów, absolutnie bez limitów będzie mógł prowadzić analogiczne działania. Oni będą mogli wieszać billboardy, wykupywać spoty w telewizji i tak dalej, zupełnie bez żadnej kontroli. Dlatego ja uważam, że absolutnie bezwzględnie, jeżeli to referendum miałoby się odbyć w dniu wyborów, albo gdyby była też taka koncepcja, że jakoś te terminy kampanii referendalnej i kampanii wyborczej na siebie nachodzą pomimo osobnych terminów głosowań, to bezwzględnie to jest rzecz pierwszoplanowa, która powinna zostać uregulowana i prawdę mówiąc, zasadniczo należałoby się pewnie zastanowić nad tym, w jaki sposób to uregulować tak, żeby te kampanie referendalne wyglądały dobrze, no bo tutaj można powiedzieć trochę inne zasady, wydaje mi się, że mogłyby być dopuszczalne niż w kampaniach wyborczych. Na przykład ta kwestia finansowania przez biznes myślę, że mogła być potraktowana trochę bardziej liberalnie, choć oczywiście też z limitami kwot.
Natomiast bez uregulowania tego jakkolwiek do tego dnia głosowania, które nas czeka prawdopodobnie w październiku, no to możemy się wpakować naprawdę w duże kłopoty, żeby nie powiedzieć, że pomysłodawcy tego referendum mogą stanąć na grabie, którymi sobie zrobią krzywdę po prostu, bo mogą się wydarzyć rzeczy nieprzewidziane. Na szczęście nie jest to bardzo skomplikowane, ponieważ dzisiaj w tej ustawie o referendach zerkam sobie na ściągę. Mamy artykuł 47 ustęp 2, który mówi wprost: do finansowania kampanii referendalnej nie mają zastosowania przepisy kodeksu wyborczego. Tak naprawdę wykreślenie tego jednego artykułu sprawiłoby, ze względu na to, że w ustawach o referendach mamy odwołanie zawsze do kodeksu wyborczego jako tego aktu prawnego, który reguluje kwestie nieuregulowane w takiej ustawie, weszlibyśmy w ten reżim regulacji prawa wyborczego, no i byłoby trochę prościej i te największe ryzyka zostałyby zniwelowane. Co nie zmienia faktu, że czasu jest mało. Jeżeli chcielibyśmy to zrobić, no to trzeba by się wziąć do pracy już dzisiaj i mam nadzieję, że ci pomysłodawcy tego referendum no zdążyli o tym pomyśleć i faktycznie mają gdzieś w szufladach te projekty ustaw i plan na to, w jaki sposób to przeprowadzić. No bo jeżeli, mówiąc dosadnie, tych dwóch kwestii, organizacji wyborów i finansowania, jakoś nie uregulujemy, to cały ten koncept, który można różnie oceniać, ale z perspektywy oddawania głosów obywatelom należy ocenić pozytywnie, no może się zakończyć niestety kompromitacją dla idei referendów, demokracji bezpośredniej. Może się to zakończyć taką samą kompromitacją, jak to nieszczęsne referendum prezydenta Bronisława Komorowskiego, czy na przykład wszystkie te kontrowersje związane z wyborami kopertowymi w 2020 roku, właśnie wtedy, kiedy no i Państwowa Komisja Wyborcza, i urzędnicy wyborczy, i samorządowcy, i eksperci wreszcie mówili, tego się nie da tak zrobić, jak Wam się wydaje, no i ostatecznie stanęło na ich, trzeba było zorganizować te wybory prawidłowo. Widzimy, że tu jest bardzo dużo luk i dziur, jeśli chodzi o stronę techniczną, organizacyjną, prawną tego referendum, ale czy w ogóle sam pomysł jego zorganizowania na tak jakby dużą skalę, czyli po raz pierwszy jakby referendum się miało odbyć równocześnie z wyborami ogólnokrajowymi, to jest też moment, żeby powrócić do dyskusji na przykład o dniu referendalnym i tak naprawdę rozpocząć znowu o tym rozmowę, jak obywatele mogliby bardziej wpływać na swoją codzienność i decydować o zmianie prawa. Tak, ja uważam, że ten moment jest dobry z dwóch powodów. Widzimy, jakie są sondaże, widzimy, jaka jest atmosfera polityczna, jakie są poglądy Polaków w pewnym uproszczeniu, na tyle, na ile nam to badania opinii publicznej pokazują. No i od wielu miesięcy tak naprawdę stoimy w miejscu. I tak będzie do dnia wyborów. Tak naprawdę do godziny 21, a być może do 3, 4 w nocy w dniu wyborów nie będziemy wiedzieli, kto wygrał te wybory, która strona ma większość i przez długie tygodnie po tych wyborach prawdopodobnie będą toczyły się debaty na temat tego, kto tak naprawdę te wybory wygrał i kto powinien stworzyć rząd. Wynika to z prostego faktu. Polska jest brutalnie podzielona na dwa obozy. Ten obóz bardziej prawicowy, do którego tak z uproszczenia zapisujemy Prawo i Sprawiedliwość i Konfederację, i ten obóz opozycyjny, nazwijmy to na lewo od Prawa i Sprawiedliwości, czyli PSL, Hołownia, Platforma Obywatelska, Lewica. Wszystkie sondaże wskazują dzisiaj, że tak naprawdę te dwa ugrupowania mogą się cieszyć porównywalnym poparciem, z delikatną przewagą poparcia po stronie opozycji. Natomiast jeśli chodzi o strukturę wyborców i te układanki wyników wyborów, czyli tego, kto będzie miał większość, z delikatną przewagą tego obozu prawicowego, potencjalnej koalicji PiSu i Konfederacji, choć w ogóle nie o tym dzisiaj rozmawiamy, czy ona jest w ogóle możliwa, bo też należy do tych, którzy raczej w to powątpiewają, czy ona jest możliwa. Ale jakby na to nie patrzeć, te dwa obozy są, można powiedzieć, zrównoważone dzisiaj, dzielą Polaków niemal na pół, tych, którzy chcą głosować, to znaczy, że tak naprawdę po wyborach w październiku 2023 roku prawie na pewno będzie rządziła koalicja, która nie ma legitymizacji 50% głosujących. Znaczy, prawie na pewno będzie tak, że ta koalicja, która się ukształtuje, to będzie taka koalicja, na którą zagłosowało 40 kilka procent Polaków, czyli mniejszość nawet tych głosujących. Zresztą zwykle tak jest w systemach
w systemach proporcjonalnych, jakoś jesteśmy z tym pogodzeni. No ale jednocześnie, skoro mamy tak dużą polaryzację i gdzieś pomiędzy tymi dwoma blokami są właśnie te dwie formacje, czyli z jednej strony Konfederacja, z drugiej strony Trzecia Droga, czyli Hołownia i PSL, które mają trochę inne poglądy niż te dwa dominujące bloki, to tak naprawdę w jakimś sensie no, zdanie osób, które na nie zagłosują, powinno być decydujące, no bo to oni w jakimś sensie tworzą tą domniemaną większość powyżej 50%. Więc zapytanie przy okazji wyborów o jakąś bardzo ważną kwestię, która wiemy, że dzieli społeczeństwo, ze świadomością taką, że w referendum ostatecznie musimy mieć wynik, w którym no, decydujemy 50% plus 1 przy frekwencji wyborczej 50% zgodnie z konstytucją, no ale o to się raczej chyba nie trzeba martwić, gdyby te głosowania zostały połączone, bo frekwencja wyborcza w ostatnich latach w Polsce bardzo wyraźnie rosła, no to będziemy mieli jasną rekomendację co do podjęcia jakichś działań i bez względu na to, kto później sformułuje ten rząd, tak? Czy to będzie rząd mniejszościowy, czy to będzie rząd zbudowany w oparciu o przechodzenie jakichś posłów z bloku do bloku. No, widzieliśmy to w ostatnich latach wielokrotnie i to jest bardzo prawdopodobny scenariusz po tych wyborach, chyba bardziej prawdopodobny niż kiedykolwiek wcześniej, że na podstawie tego typu działań się będzie kształtował rząd po wyborach. To dobrze by było, żeby w kluczowych kwestiach wypowiedzieli się obywatele i ta decyzja w większości była wiążąca, bez względu na to, czy będzie rządził PiS, czy będzie rządziła dzisiejsza opozycja, żeby ta rekomendacja Polaków została wzięta pod uwagę. Co skłania mnie oczywiście do dalej idącego postulatu i trochę pójścia w tym kierunku, o który zapytałaś, czyli dzień referendalny. Ja uważam, że ograniczanie się do tego jednego tematu relokacji to nie jest koniecznie dobry pomysł. Myślę, że nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby tych pytań referendalnych przy okazji tego głosowania było więcej. Mamy takie tematy jak kwestie regulacji dotyczących sądów, Trybunału Konstytucyjnego, gdzie opinie Polaków wcale nie przebiegają zgodnie z tym, jak sobie to wyobrażają partyjni liderzy. Mamy takie kwestie jak chociażby kwestia regulacji aborcji i wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku. Znowu to jest taka kwestia, w której poglądy Polaków wyglądają trochę inaczej niż chcieliby ci, którzy upraszczają, zakładając, że poglądy Polaków są dokładnie takie same jak liderów partyjnych. Myślę, że takich kwestii jest więcej i być może jest to też szansa, żeby wprowadzić do tej debaty wyborczej jeszcze kilka innych ważnych tematów, takich, w których właśnie poglądy Polaków nie idą dokładnie po linii sympatii partyjnych, tak żeby było wiadomo, że rozstrzygniemy kilka dzielących Polaków kwestii w sposób wiążący, dzięki czemu kolejny parlament, kolejne rządy będą wiedziały, co mają robić, będą zajmowały się tym, czym powinny się zajmować, a te najbardziej dyskusyjne kwestie, które niektórzy czasem nazywają tematami zastępczymi, słusznie bądź nie, zostały rozstrzygnięte i pozwalają rządzącym skoncentrować się na tym, co jest kluczowe. No a wiemy, że dzisiaj kluczowe będą przede wszystkim te wyzwania gospodarcze i związane z bezpieczeństwem i sytuacją za wschodnią polską granicą. Więc tutaj wydaje mi się, że to jest całkiem dobry moment, żeby taki dzień referendalny przy okazji wyborów zorganizować. Sformułowałem przed laty ten postulat dnia referendalnego. Cieszę się, że on pozostał jakoś w debacie publicznej, w programach różnych partii, właśnie jako taką koncepcję, żeby raz w roku odbywało się takie głosowanie zarówno w kwestiach ogólnokrajowych, jak i lokalnych, a wtedy, kiedy w danym roku mamy rok wyborczy, to żeby nie mnożyć kosztów, była taka możliwość, jeżeli parlament tak zdecyduje, żeby zamiast dodatkowego dnia referendalnego odbywały się te głosowania razem z wyborami. Dzięki temu mamy oszczędności, wyższą frekwencję i tak naprawdę wskazówki dla nowo wybranych władz, czy to samorządowych, czy to ogólnokrajowych, w jaki sposób rozstrzygać konkretne kwestie. Bardzo bym chciał, żeby z tej dyskusji o tym konkretnym referendum, żebyśmy przeszli do dyskusji o dniu referendalnym, tym bardziej, że on się pojawia w różnych miejscach, w różnych państwach w zeszłym tygodniu, o czym pewnie jeszcze będzie okazja rozmawiać i opowiadać. Na przykład mieliśmy bardzo ciekawy artykuł w Dzienniku Gazecie Prawnej, który pokazywał, że ten postulat dnia referendalnego właśnie zaczął mieszać we francuskiej polityce i tam poważnie zaczęto dyskutować na temat wprowadzenia takiej instytucji. Mam nadzieję, że również te przykłady z zagranicy sprawią, że to, o czym w Polsce od kilku lat mówimy i co teraz jako Instytut Demokracji Bezpośredniej staramy się promować, to nie są jakieś wymysły, tylko coś, co faktycznie jest odpowiedzią na bolączki dzisiejszej demokracji. Także jak widzimy tutaj, samo to referendum
o relokacji podejmuje tak naprawdę trochę pośrednio bardzo wiele innych palących tematów, czyli już nie tylko jakby same kwestie techniczne, prawne, organizacyjne tego, jak wygląda referendum ogólnopolskie, ale także możemy też dzięki temu zacząć rozmawiać o tym, jak w ogóle wygląda kwestia referendów w Polsce. No to oczywiście się rodzi szereg innych tematów, o czym już trochę na kanale było i o czym już trochę w ramach Instytutu rozmawialiśmy, jak między innymi weto ludowe, więc tu myślę, że też można by było ten temat ciągnąć. Mam nadzieję, że na pewno ta decyzja, jakby czy właśnie to wystąpienie dotyczące tego referendum o relokacji rozpocznie jakby żywą dyskusję o tym, jak właśnie te kwestie referendalne w Polsce wyglądają i że zaczniemy jakoś zmieniać właśnie też to prawo, żeby ono bardziej odpowiadało na potrzeby. To jeśli jeszcze jeden wątek a propos tej zmiany prawa, bo zauważyłem, że już zaczęły się pojawiać takie wątpliwości w jakichś dyskusjach w mediach społecznościowych, czy to, o czym mówimy, czyli poprawa ustawy o referendum, jest jeszcze możliwa. No bo wiemy, czasu nie ma zbyt wiele. Mamy też taką dobrą zasadę sformułowaną przed laty przez Trybunał Konstytucyjny, która mówi, że nie należy zmieniać ordynacji wyborczej w okresie na pół roku przed rozpoczęciem procesu wyborczego, tak? No więc jest to taka sensowna regulacja, no właśnie, która ma sprawić, żeby nie dało się zmieniać właściwie zasad organizacji wyborów w trakcie gry. Ale to, o czym powinniśmy pamiętać, to jest kwestia i orzecznictwo stricte dotyczące kodeksu wyborczego i organizacji samych wyborów. Jeśli chodzi o referenda, tego typu ograniczeń nie ma. Ustawę o referendum ogólnokrajowym zmienić można. No i dość powiedzieć, że w 2003 roku, kiedy mieliśmy referendum dotyczące wejścia do Unii Europejskiej, ustawa o referendum ogólnokrajowym z tak ważnymi zmianami jak pozwolenie na to, by referendum odbywało się przez 2 dni, ona weszła w życie tak naprawdę na 2 miesiące przed głosowaniem. Na początku kwietnia 2003 roku uchwalono ustawę, weszła w życie, wprowadzono 2-dniowe referenda 7-8 czerwca. Po zaledwie 2 miesiącach Polacy poszli głosować, skorzystali z tych 2 dni, wszystko się udało, nie było wątpliwości czy zastrzeżeń natury konstytucyjnej, więc wobec tego, że takie znaki zapytania się pojawiają, warto na to zwrócić uwagę, że mamy ten, powiedziałbym, dobry precedens i jeżeli chcemy, żeby faktycznie to referendum nie zaburzyło nam wyników wyborów i nie zaburzyło nam całego procesu wyborczego, to jest czas na to, żeby sobie to uporządkować. I myślę, że to też jest w ogóle ważny argument nie tylko do rządzących, ale też do opozycji, która dzisiaj niechętnie patrzy na ten pomysł referendum. Tymczasem skądinąd już wiemy, że wyborcy opozycji są bardziej pozytywnie nastawieni do w ogóle demokracji bezpośredniej i referendów niż wyborcy partii rządzącej, więc oni zamiast bojkotować, zamiast krytykować ten pomysł, czy mówić, że to referendum nie ma sensu, myślę, że powinni się właśnie skoncentrować na tym, żeby wręcz, no cóż, przelicytować propozycję Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że gdyby ze strony opozycyjnej pojawił się pomysł na przykład uzupełnienia tego referendum o kwestię na przykład aborcji, to myślę, że wcale nie byłoby tak, że Prawo i Sprawiedliwość z definicji musiałoby ten pomysł odrzucić. No my właśnie jako Instytut przeprowadziliśmy badania, nie wiedząc jeszcze o tym, że ten temat trafi na agendę. 2 tygodnie temu zapytaliśmy w badaniu dotyczącym zupełnie innej kwestii, o której będziemy w przyszłym tygodniu informowali, o to, co Polacy sądzą na temat tego, żeby właśnie przeprowadzać referenda w dniu wyborów, w dniu głosowania. No i okazało się, że jest poparcie dla tego postulatu rzędu 54%, ale co więcej, zdecydowana większość wyborców opozycji, 3/4 wyborców opozycji właśnie popiera tę koncepcję, żeby można było łączyć referenda z głosowaniem wyborczym, co myślę, że dość dobrze pokazuje tą trochę paradoksalną sytuację, w której się znajdujemy. Elektorat PiSu jest dużo bardziej podzielony, można nawet powiedzieć w niektórych punktach nieufny wobec tych narzędzi demokracji bezpośredniej. Kierownictwo partii z różnych powodów jakoś przynajmniej niektóre z tych postulatów demokracji bezpośredniej zdecydowało się promować i forsować, a tymczasem na opozycji sytuacja jest dokładnie
odwrotna. To znaczy wyborcy zasadniczo mówią tak dla referendów ogólnokrajowych, tak dla referendów lokalnych, tak dla tych zmian, które miałyby je uprościć, ułatwić, a tymczasem liderzy partyjni niespecjalnie są tym zainteresowani, żeby te narzędzia demokracji bezpośredniej wykorzystywać. Moim zdaniem dość paradoksalna sytuacja i mam nadzieję, że również do polityków i sympatyków opozycji dotrze to, że to jest również oferta dla nich, że to oni powinni w tej kampanii wziąć na sztandary konkretne, instytucjonalne, dobrze przygotowane merytorycznie postulaty tego, w jaki sposób tą demokrację bezpośrednią w Polsce prowadzić. No bo też powiedzmy sobie szczerze, ta sytuacja, w której my się dzisiaj znaleźliśmy, czyli tego takiego podziału właściwie pół na pół, jest duża szansa, że my w tej rzeczywistości zostaniemy przez lata. To znaczy, że po prostu polskie społeczeństwo będzie podzielone 50-50 wśród tych, którzy są aktywni wyborczo przez długie, długie, długie lata. No więc możemy żyć w rzeczywistości, w której politycy ze względu na to, kto kogo przyciągnie ostatecznie do zbudowania rządu, będzie podejmował decyzje zgodnie ze swoim twardym światopoglądem, ale bezpieczniej dla obu stron byłoby tak naprawdę otworzyć polski system polityczny właśnie na te narzędzia demokracji bezpośredniej po to, żeby no właśnie zasadniczo w dobrze zorganizowanych referendach powinny zwyciężać opcje bardziej wypośrodkowane. To jest narzędzie osiągania konsensu społecznego właśnie ze względu na to, że potrzebna jest ta większość 50 plus 1. 50 plus 1 to nie jest wynik, który mogą osiągnąć radykałowie. To jest mechanizm, który w naturalny sposób jakby wzmacnia pewnego rodzaju umiarkowane postulaty i co więcej sprawia, że ci, którzy wybory przegrali, no nie czują się jak w obcym państwie, nie czują się jak w świecie, w którym nie mają nic do powiedzenia, bo być może nawet przegrali wybory, ale na przykład byli w większości, która podjęła jakąś decyzję referendalną. Zresztą połączenie takiego dnia referendalnego, kiedy ono by było rozbudowane bardziej o różne pytania, a nie tylko na przykład o kwestie relokacji, sprawiłoby, że ci nowi rządzący, bez względu na to, jakiego oni są zdania, musieliby posłuchać tego głosu tych obywateli, którzy się by wypowiadali. No z drugiej strony to też się zastanawiam, na ile by mogło dojść do takiego ryzyka, że Polacy nie do końca wiedzą, na kogo głosują, jakie dane partie, ugrupowania mają postulaty, jakie programy wyborcze mają konkretne partie i czy po prostu ich zdanie w referendum byłoby rozbieżne z tymi głosami, które potem oddają już na konkretne osoby, bo wiem, że do takich sytuacji między innymi dochodziło w przypadku referendów w Berlinie, o czym zresztą też rozmawiałam z Adamem Traczykiem na kanale. Tak, natomiast ja myślę, że ten problem nie powinien nas przesadnie martwić. Znaczy problem polega na tym, że w duopolu, w takiej radykalnej polaryzacji, która jest doświadczeniem polskim i wielu innych państw, no, żyjemy w takim spakietowaniu, tak? To znaczy, że po prostu przez to, że mamy do wyboru między dwoma wielkimi blokami i w większości niestety głosujemy negatywnie, to znaczy nie głosujemy na Platformę czy Lewicę dlatego, że tak bardzo nam się podoba program Platformy czy Lewicy, ale dlatego, że nam się nie podoba program PiS-u. Albo odwrotnie, głosujemy na PiS dlatego, że nam się wydaje, że ta opozycja i ten Tusk to jest dużo straszniejsza niż PiS. Tak naprawdę często oddając ten głos wyborczy musimy głosować za masą rzeczy, z którymi się nie zgadzamy. Ze sposobem uprawiania polityki, z jakimiś kwestiami czy gospodarczymi, czy światopoglądowymi. No każdy z nas po prostu dysponując tym jednym głosem no musi gdzieś sobie ustawić priorytety. Tak? Mówię, w gospodarce zgadzam się bardziej z tamtymi, ale ważniejsze są dla mnie kwestie obyczajowe, albo odwrotnie, tak? Obyczajowo w ogóle się z nimi nie zgadzam, ale gospodarka jest dla mnie na tyle ważna, że zagłosuję na taką partię, która mi zupełnie nie odpowiada w wielu sferach, no ale mają ten program, który mi odpowiada i to takie pakietowanie nas w taki bipolarny system, tak? Zero-jedynkowy albo ci sprawia, że to nasze zdanie nie jest słyszane w bardzo wielu kwestiach. Tymczasem jak podłubać, popytać o szczegóły, to okazuje się, że te elektoraty partyjne są dużo mądrzejsze i dużo bardziej zróżnicowane, niż nam się to próbuje na co dzień w mediach i przez polityków wmówić, że wszyscy wyborcy PiS-u są tacy, a wszyscy wyborcy opozycji są jacyś tam inni i to po prostu wzajemnie unieważnia te dwie grupy. Więc ja bym się zupełnie tym nie martwił, że wyniki referendów nie odpowiadają temu, co mówią partie polityczne, bo właśnie o to chodzi, żeby w każdej sprawie móc mówić własnym głosem, tak? Bo to jest niezwykle ważne, a nie redukować go do wyboru tego albo innego kandydata.
Jak słyszycie tutaj, w ogóle kwestie państwowości, wyborów, demokracji bezpośredniej są bardzo pobudzające dyskusje, także jeśli chcecie być na bieżąco też z rozmowami o demokracji bezpośredniej, koniecznie subskrybujcie kanał Lub Bezpośrednio, wpadajcie też na naszą stronę lubbezpośrednio.pl, bo przez następne ponad pół roku będzie się bardzo dużo działo. A Tobie, Piotr, dziękuję za rozmowę o tej stronie, z jednej strony techniczno-organizacyjnej, referendum o relokacji, a z drugiej strony tak naprawdę o dużo szerszej dyskusji właśnie o referendum. Dziękuję bardzo i do zobaczenia, mam nadzieję, regularnie. Do zobaczenia, cześć! Cześć!